STS. Wspieramy polski sport. Przemek, długo czekałeś, ale doczekałeś się debiutu nareszcie. Ważna chwila? No ważna, jakiś to mały kroczek w kolejny w karierze, no taki mały przełom, debiut Pucharze Świata w zimie. No myślę, że ogólnie może te skoki nie były najlepsze, ale taki chyba dla mnie dobry weekend, bo totalnie o 180 stopni te skoki jak na treningach. Znalazłem w końcu takie dobre czucie, już wiem nad czym mam się pracować, tylko się jeszcze w to wskakać. To jest taki dla Ciebie trudny trochę sezon, ale gdzieś są takie, pojawiają się jakieś lepsze skoki, prawda? Tak, no to jest dla mnie chyba jeden z trudniejszych sezonów w życiu. Ale jeszcze są jakieś tam promyczki nadziei, są takie fajne, takie momenty, że potrafię, że zdarzy się jeszcze coś, jakiś taki mały przełom, że jeszcze zbieram w siebie siły. Chyba trener Maciusiak jest też takim motywatorem. Myślę, że tak. No, trener Maciusiak i cały sztab ogólnie dają w nas taką pozytywną energię, potrafią nas zagrzać do pracy, no i za to im dziękuję. Jaka jest zagadka Twojego kasku, bo nie wiemy, czy to sponsor, czy to... To jest pomoc mojego taty, który już nie mógł na to wszystko patrzeć. Od kiedy masz ten? Na ten kasku? Tak, od 1/3 sezonu, coś takiego. I to tata jakby, nie wiem, wspiera w jakiś sposób, czy...? Tak, zadeklarował się, że jeszcze mnie wesprze w tym sezonie. Bo wiadomo, już swoje lata są, no i za coś trzeba żyć. Dziękuję. Nie, ja nie jestem zły. Ja się cieszę, że dobrze nawet skoczyłem. Bardzo mnie cieszy, że kolega z pokoju, Paweł Wąsek, super skoczył. Trochę złości jest, bo mnie, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że może mnie zdyskwalifikować za wagę. Bo myślałem, że mam dobrą wagę. No brakuje 1/10, niestety. 1/10 kilograma zabrakło, tak? No tak, kilogram, czy jakoś tak się to, nie wiem. Z matematyki dobry nie byłem, to wiesz. Znaczy, piękna historia, bo wracasz tam tutaj coraz bardziej, coraz pewniej do Pucharu Świata. Naprawdę fajnie zaczyna to wyglądać. Szczerze mówiąc, no jest super. Naprawdę idzie to w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że to się nie zatrzyma i będzie dalej tak dobrze. No to, tu mogę tylko podziękować Maćkowi Maciusiakowi, że chwycił mnie za rękę, gdy tonąłem i wiesz, no i mnie wyciągnął, nie? I mi pomaga. Także wielkie dzięki. Maciek ciebie chwycił, ale teraz w tobie dużo chęci tego pływania. Proszę? Dużo chęci pływania teraz w tobie widać. No, przy takiej publiczności, przy Zakopanym, no to naprawdę jest motywacja niesamowita i chce się skakać bardzo dobrze i jest tam motywacja. Trochę jeszcze pomocy trzeba i myślę, że będzie to dobrze. No to w chacie z Bujnickiej będzie dzisiaj świętowanie powrotu do Pucharu Świata? To nic tam... Kim bym nie był, to cieszą się, że skaczę i jak skaczę bardzo słabo, to oni myślą, że wygrałem i tak, bo tak mi kibicują, że dla nich zawsze byłem zwycięzcą, także no i tyle, super. A zdarza Ci się, na skoczni często podpisywałeś w tym dobrym swoim czasie autografy, zdarza Ci się, że gdzieś ktoś Cię zaczepi, tam i też prosi o autograf? Poznają Cię? Tam w karczmie? Klienci. No, poznają mnie. Autografy też? Dużo się zdarza? No mam nawet kubkę autografów tam zawsze w pracy, żeby w razie czego mieć, bo pełno jest takich ludzi, którzy przychodzą i po prostu no ciężko im uwierzyć, że skoczek narciarski obsługuje, ale ja wtedy nie myślę o skokach, a wtedy jestem Andrzejem Stękałą, który pracuje i... Na kartce jest ten Twój rekord życiowy, no bo ten jest imponujący. Jest. No, takie kartki jak zawsze miałem. No, te na razie się nie zmieniły, bo nie miałem kiedy ich rozdać. Tutaj na nartach widzę też krucyfiks. Tak, jest. No, to jest kolejny taki... właśnie tu jest coś takiego, że... generalnie to są wszyscy tacy jakby moi znajomi, ale chcą mi strasznie pomóc. No, ciężko mi przyjąć taką pomoc od nich na takiej zasadzie, że... nie skaczę w Pucharze Świata, mogę ich nie zareklamować, coś na takiej zasadzie, ale są, strasznie mnie chcą, żebym skakał i wspierają mnie, także szczerze mówiąc teraz mam ogromne wsparcie ze strony Chaty Zbójnickiej, Dawida Stachonia, Krucyfit
I jeszcze jest jeden trzeci taki, ale on nie chce się reklamować. Zakopanego bardzo super ludzie i pomagają mi. Ja tylko muszę teraz naprawdę skupić się na skokach, od czasu do czasu zejść na ziemię, iść do pracy i jakoś leci. No.